Eluwina, ja jestem Promil i witam was bardzo serdecznie po kilku miesiącach w grze Marvel Spider-Man Remastered. Dokładnie tak, w tą grę nie graliśmy troszeczkę czasu. Tak, troszeczkę czasu i nie widzieliście u mnie na kanale. A to wszystko dlatego, że nie chciałem się znudzić tą grą, ale już jesteśmy w tej grze. Zwiększyłem ustawienia graficzne, zwiększyłem wszystko, jest naprawdę zarąbiście i z tej serii póki co będą dwa odcinki. Wiem, spodziewaliście się Spider-Mana 2 u mnie na kanale, ale jest ona tylko na PlayStation 5 niestety, więc póki co jej u mnie na kanale nie będzie. Ale spokojnie, śledzę Steama codziennie, kiedy tylko wyjdzie Spider-Man 2 na Steamie, od razu lecę w tango, kupuję za te 400 wyciulwie ile, no i lecimy. Dobra, dziś sobie pogramy Cyber Pająkiem. Dokładnie tak. Tym oto tu. Cyborgiem. Odblokowałem jeszcze ten oto strój duchowy, ale to już na kolejny odcinek, tak myślę, że będą trzy odcinki z tego. Zostało nam troszeczkę, tak jak sami widzicie tutaj, tej mapy, tego wszystkiego. Dzisiaj myślę, że sobie porobimy, zrobimy te oto nagrania, więc no co, lećmy. Dawno nie grałem, bardzo się jaram, zrobiłem sobie właśnie te wszystkie bazy Sable, uwierzcie, było trudno, ale się udało. Chcę też niedługo rozpocząć nową grę plus. Nie mogę się doczekać właśnie. Oj, przestępstwo mamy. Dobra, poczeka to. Mega się jaram, widzowie, Spider-Mana 2. Nie mogę się doczekać, kiedy już wyjdzie ona na PC-ta. Chociaż pewnie myślę, że trochę czasu minie. Chociaż jakby Insomniac zrobili to na święta, to naprawdę niesamowity, kurde, prezent. Policja nie zadziała dość szybko w tej sytuacji. Ale ja jestem szybszy. Hej, wasz kiepski dzień zaraz stanie się gorszy. No, słabo zadziałała. Dobra. Tryb fotograficzny. Zobaczmy, jak Spider-Man sobie ładnie staje. Fajnie to wygląda. Zatem właśnie zacząłem się bawić trybami fotograficznymi, bo wyglądałem zarąbiście. Szkoda, że nie mogę go miotnąć tym ich motorem. Pięknie, dobra. No i po problemie. Chyba, że nie. China Town. Wróćmy tu do tego. Tam. Siup. Piękna pozycja na miniaturę. Dobra. Oj. Pościg. Bierzemy ten pościg. Dobra. Lepiej dobrze zacznij pasy, bo zaraz będzie niezła jazda. Sable, lecicie stąd. Wydawało mi się, że jeszcze jeden tam był w środku. Dobra. Muszę jedną rzecz zmniejszyć. Zauważyłem, że wam trochę laguje. Mi nie, ale wam tak. Ej! Żeby tak z dwóch stron. Ten skąd się tu pojawił?
List do ciebie, gościu. Poczta przyszła. Gdzie mi tu ucieka? Drzwi się zamyka. Pięknie. Bardzo długi dzień. Nie czaję, czemu wam tak momentami ścina. Ale musicie to przeboleć niestety. To musi być gdzieś w pobliżu. Jakiego kuźwa Dawida? A tu na dole już nie, tak? Dobra. Znowu coś dla mnie. Okej. Kolejna teczka i dyktafon. Cyk. O, weź to, Spidey. W ostatnim nagraniu wspominali coś o zdrowiu psychicznym. A, jeszcze nie skończył. Oto teczka, kapitan Watanabe. To wszystko? Tak. Nagrywasz jej sesję? Nie, nie nagrywam żadnych sesji. To nieetyczne i nielegalne. Chcemy, żebyś nagrał następną sesję. A szef ma listę pytań, które masz zadać. Będzie problem? Nie, nie, żaden problem. Mam wrażenie, że nie powinienem tego słuchać, ale nie mogę przestać. Ten, kto to zostawił, nie był zadowolony z wniosków policji. Real. Cyk. Go! Lecimy. Jak już tam sobie dolecimy, to no w tym odcinku zróbmy wszystkie te nagrania, w kolejnym zrobimy misję poboczną, a w ostatnim właśnie się zajmiemy tymi tutaj, o, napadnięciami wszystkimi. No ty kurde. Bon. Za te rakiety. Panowie, no. Pięknie. Już nic, a jeszcze jednak. Ty gnoju, no. Unikanie rakiet jest znacznie lepsze od obrywania nimi. Zaraz sobie skończymy dzielnicę Chinatown, co mi się bardzo podoba. No. Tak. Kurde ma, żeby se Spider-Mana 2 już pomógł. Że osoba, która mi to zostawia, ma dobry powód. Proszę szybko. Ktoś tu zleciał z krawędzi i się zabił. Stwierdzono wypadek, ale czy to prawda? Wszystkie te raporty są jakoś z ostatniego roku, ale miesiąc temu Yuri wzięła wszystkie te sprawy. Yuri? Czyli będzie kontynuacja z Yuri, dobra. Czy to Yuri zostawiła mi te nagrania? Dobrze, Yuri, przejdźmy dalej. Czy nadal masz obsesyjne myśli na temat tego podejrzanego? Tak. Czasami mam wrażenie, że sprawdzam. Wow. A czasami, że nigdy go nie dorwę. Robisz ćwiczenia oddechowe? Próbuję. Ale wiem, kim jest. Wiem, gdzie jest i wiem, co zrobi. Ale nie mogę nic zrobić. Nie bez nic. To musi być frustrujące.
Tak, robopająki. Oczywiście. Dobra. Chyba zniszczyłem własność Sable. No i dzielnica Chinatown ukończona, wyczyszczona. Tylko Ghost Pająk sobie polatamy w następnym odcinku, a w ostatnim już sobie zdobędziemy misję poboczną, co mnie bardzo cieszy. No i potem tam za jakiś czas rozpoczniemy nową grę plus. O, papa, gdzie ja lecę? Uwaga, magia przejęła konwój zaopatrzeniowy Sable. No dobra, no. Nie tak to miało wyglądać. Leżeć. Martin Lee pożyczył mi cząstkę swojej mocy. Jeśli jesteś dobry, to masz. Śmieci do kosza. Muszę o tym napomknąć Sable. Może to ją do mnie przekona. A ile w ogóle mi tych zostało przestępstw? Raz... 5... Tylko 5. Możliwe. Nieźle. Znajdź Dawida. Powiem wam, te kryjówki Sable nie były takie ani mocno trudne, ani mocno łatwe. Takie 50-50. Dyktafonek. Policja orzekła samobójstwo, ale Yuri miała wątpliwości. Ofiara pracowała dla Hammerheada. Na ostatnim Yuri brzmiała na sfrustrowaną. Nawet nie masz pojęcia. I już tak, znaczy rozmawialiśmy trochę o lekach, ale... Kiedy ma następną sesję? Czemu pytasz? Co chcesz zrobić? To, co każe zrobić mi szef. O nie. Czy oni planują atak na Yuri? Muszę sprawdzić pozostałe miejsca. Ciekawe, co z Yuri. No dawaj, no już, no. Dobra, super. Tu są ostatnie dwa. Teraz się przelecieć. No. Wow! A może tak nie wysadzajmy połowy Manhattanu, bro? Masz z rury.
Gdzie mi tu strzelasz, no? Okej. Zabezpieczenie kostiumu przed rakietami leci na szczyt listy priorytetów. Midtown, dobra. Cyk. O, pamiętam jak tu walczyliśmy z ludźmi Kingpina. Za niedługo będzie już rok. Ale ten czas leci. Macie rację, jest. Głupia sprawa! Zabraliście mnie twoje auto! Mogę rzucić okiem? No i zatrzymamy dwóch naraz. Dla Hammerheada pracuje cała masa gości! Potwierdzam. O ty gnoju. Zdychaj. Jak to się robiło, no? Leżeć, kuźwa. Trzymasz mi drzwi? Albo są bardzo zdesperowani, albo bardzo głupi. Albo jedno i dobra, jeszcze tylko trzy w Midtown i jedno gdzie indziej. Tak, na pewno? Chwila. Dwa. Tak, tylko trzy. To Ghost Spidey będzie miał mało roboty. Uwaga jednostki. Trwa woźnik ze dwoma skradzionymi transporterami. Miejsce zdarzenia to katedra. To jednak dwa nam zostanie. O wy kuźwa. Nikt tego nie nagrywał. Nie tak miało wyglądać to zatrzymanie, ale nie najgorzej wyszło. Przynajmniej nie będę musiał iść na siłkę. Szlak. Pięknie, no. Zadzwonię do Sable i powiem, żeby zgarnęła swój sprzęt. A przynajmniej to, co zostało. Dobra. Musimy już teraz tylko tam. Zaś w jedno inne miejsce, no i koniec. Chyba już niedaleko. To na pewno Julian to zostawia. Kolejna teczka i dyktafon. Ach, gdzieś tu to było. Dziękuję, że muszę tego słuchać. Pamiętam to. Ktoś został przypadkiem porażony prądem i miał jakiś związek z Hammerheadem. Juri nie udało się znaleźć dowodów przestępstwa. Z każdą teczką sprawa jest coraz bardziej aktualna. Ta miała miejsce kilka tygodni temu. Denerwujesz się? No cóż. Gdyby szef wiedział, że z tobą pracuję, nie mogę stracić pracy. Ładnie. Może to ja powinienem robić ćwiczenia oddechowe. To dopiero ciekawe. Spokojnie, nic mu nie powiem. Świetnie ci idzie. Jesteś naprawdę autentyczny. Dzięki. Chyba. Myślisz, że wiedział o podsłuchu?
Jeśli tak, to jest świetnym kłamcą. To cyngiel Maggi. Wiemy, że umie kłamać. Pytanie, czy wie, kiedy się go okłamuje? Pewnie dowiemy się jutro. Na pewno chcesz to zrobić? Jeśli złapiemy go na próbie zabójstwa policjanta, dostanie go żywocie. Yuri, co ty robisz? Muszę ją znaleźć. Dobra, no i gdzie jest ostatnie nagranie? Bingo. A wiem, już ukończmy tę dzielnicę, no. Midtown. Nie tak daleko to można, no. Aha! Się umyli w 2,5 sekundy, no. Skubani. Drzewie. Do wszystkich. Unieruchomiony transport sprzętu Sable. Pobliscy funkcjonariusze. Do Bryant. Już, zaraz. No. Ostatecznie stwierdzono, że to był wypadek. Zatrucie pokarmowe czy coś. Panie kapitan. Jesteś gotowy? Bardziej nie będę. Mam już podsłuch i idę do biura. Tylko wstąpię po kawę. Czekać. Yuri jest zawieszona, ale nie daje za wygraną. Trudno tego nie szanować. Pięknie. Witaj, doktorku. Z kim przed chwilą rozmawiałeś? Tak, doktorku. Nową misję poboczną, co? Halo? Cześć, stary z ruchu. Yuri? Spotkajmy się na rogu Madison i 23. Yuri zadzwoniła do mnie, co jest? Czekaj, Yuri! Rozłączyła się. Po wszystkim, co ją spotkało, musi być kompletnie załamana. Niczego nie zrobiłaby bez powodu. Dobra, zaraz tam sobie polecimy. W sensie zaraz, że w nowym odcinku oczywiście. Wpadła na trop w sprawie tego cynka. Już nie w tym. Pięknie, no. Nie wiem, ile jeszcze wytrzymają te drzwi. Wystarczająco długo bym cię uratował, gościu. Już nie dawajcie mi takich zadań, nudne to i czasochłonne. Ty kuźwa, o wy kurde. No macie, spadli boty. No nie, no bez jaj. Dość już mam. Dzieci, śmieci do kosza. Pięknie, no. Tak, robopająki. Ale ładnie tu przymocowany kolega. Potem ci mniej wjechali jeszcze w ciężarówkę, nieładnie, tak? Dobra. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie zrobimy misję poboczną i jeszcze inną misję poboczną, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku Elwina.